Please share your energy with all the warriors of the world! Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest demo Dragon Ball Z Battle of Z. Więc jak widzicie, to jest kolejna produkcja kolejna produkcja twórców gier z Dragon Balla. Nie wiem, czy robią to różni ludzie, czy jedna kampania. W każdym razie mamy kolejną grę i ta... Już kurczę, myślałem, że będzie koniec tych serii, a tu nagle pojawia się kolejna i kurczę, postanowiłem ściągnąć demo na Xboxa i od razu kupuję właśnie kolejną grę. Już prawdopodobnie do mnie kurier przyjdzie, znaczy w poniedziałek. Więc okej. Zaczynamy sobie single playera i zobaczymy, jak to ogólnie wygląda. Znaczy widziałem po prostu screeny tylko. I ze screenów wnioskuję, że jest świetna, więc welcome... welcome, dobra. Co my tu mamy? Command menu... Aha, okej, czyli... Player. Nic tu nie możemy zrobić. Misja. Pierwsza misja. Beginning of battle. Wasteland. Saiyan Saga. Wygląda fajnie. Nie ma podglądu na dalsze misje, ale okej, dobra, damy sobie pierwszą misję. O, mamy Goku. Okej, Goku wygląda fajnie, no... Nie ma się czego spodziewać po modelu z 2D właściwie. Każdy model będzie chyba wyglądał tak samo, tylko po prostu lepsza jakaś kolorystyka. Tutaj wiadomo, że już widać, że jest kolorystyka taka bardziej na anime, taka cienie takie... No zresztą wiecie, o co chodzi, no. Rysownicy wiedzą, o co chodzi, ja się tak za bardzo nie znam na tym. Dobra, więc dajmy start i myślę, że... Would you like to start the mission? Tak. Okej, więc przetestujemy sobie tę grę. Jestem bardzo podekscytowany, no naprawdę, ja kocham Dragon Balla, wychowałem się między innymi na tym i to jest po prostu świetne dla mnie. Beginning of battle, no i widzę, że świat fajnie wygląda, bardzo fajnie, naprawdę. Okej. No i mamy Goku. I z kim się bijemy teraz? Battle start. Wow. Czyli zaraz, ale o kurde, czyli to naprawdę będzie tak wyglądać, że będziemy sobie chodzić i ten coś tam robić? Aha, to jest tak jakby tutorial, okej. Rozumiem, i A do dołu. A, rozumiem. Okej, rozumiem. Czyli możemy sobie latać i góra dół. Okej, rozumiem. No okej, to już wiem, że góra dół. Sam sobie odkryłem. Okej, jak wylądować? Tak, okej, dobra. Więc wszystko wiem. O, coś się pojawiło na mapce tutaj, na minimapce. Dobra, lecimy w tę stronę. Co my tu mamy? O, Saiyabomeny. Dobra, czyli jak się tutaj bije, B? Lock. Dobra, lock mamy. Okej, dobra, już wiem, jak się lokuje. Y, Y Mali i B do ranked, tak? Dobra, czyli Y do Mali. Y Mali, wo! Dobra, teraz tego z ranked pokonamy. No i troszkę to zajmie. Nie, no to damy takie coś. No i dobra, pokonani. I świetnie. Wow, czyżbym rozwalił drzewo? Ale fajnie to wygląda, kurczę. Okej, enemy reinforcements. Przychodzą posiłki. O, są posiłki. Oj, ci chyba już będą mnie atakować. Dobra, zaznaczamy i bijemy. Dobra, musimy te potworki jak najszybciej pokonać. Dobra, ten chyba już nie żyje. Dobra, kolejny żyje przecież! Żyjesz, człowieku! Proszę bardzo! Together activate strike impact. To będzie... LB Y. Aha, okej. O, pięknie! Dobra, czyli takie coś też jest fajne. Okej, chase. Dobra, okej, uczę. LBB, fire... A, okej, powerful Kai Blast, LB i B.
takie małe kamehameha, okej, rozumiem. Dobra, i tego sobie pokonamy z Mali i kamehameha. I jeszcze impact. Dawaj, jeszcze impact. O ty, jeszcze impact, pięknie. Pokonany? Czy jeszcze żyjesz? Okej, okay, enemy reinforcements. Seriously? More? Okej, okay, czyli Goku już się wkurzył, tak? Gdzie oni są? Co jest? Press either RT, activate each... Aha, unikalny... Aha, okej, okej. I Solar Flare? Znaczy to nie jest Solar Flare, tylko takie jakby odrzucenie. Solar Flare inaczej wygląda. Uwaga! A, odrzucenie, no tak. O, pięknie, pięknie. Okej. Okay. O, bonus mamy. Chi-chi cooking. O, mission complete, fajnie. No, widzę, że tutaj możemy się ładować. I kurczę, czemu Goku ma czerwoną aureolę? Na początku, to ja nie wiem. No, okej. Dobra, misja zaliczona. Świetnie, podoba mi się. Ranka, rank SS, link bonus 300, 3300, special bonus 5000. Wow, tu też mamy exp? W sensie level upy? O, fajnie, kurde, strasznie mi się podoba. Aha, i wróciły karty. Czyli standard, karty bonusowe. Świetnie, okej. Card collection, dobra, czyli to mi się podoba. Play lock, to... przepraszam. Saving content, no dobra. I ciekaw jestem, czy jak tutaj mi zapisuje content, to na pełnej wersji mi się... Na pełnej wersji mi się to załaduje, tak jakby. A zobaczymy. Card collection, okej. No dobra, customize to akurat jest takie, tak samo jak w każdej grze. Dobra, bierzemy misję drugą. Mysterious enemy. Zlikwidił wszystkich tych. No dobra. O, Krillan się pokazał. Siemanko, Krillan. I co ty tu? Card collection, aha, card collection, więc co my odblokowaliśmy? Speed, dobra, damy mu speeda. Daliśmy mu speeda? No. Chyba już... A, jeszcze takie coś. Okej, okay. O, jeszcze to. Okej, okay, Goku mogę coś dać? Confirm. Aha, nie, tu jest, okej, okay, confirm. I confirm. No i zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Dobra, start. Ciekaw jestem, czy będziemy Nie, no raczej będziemy sterować Goku. Czy prawdopodobnie Krillan będzie nam po prostu tylko pomagał. No zobaczymy. Great ape is tough and powerful enemy. First aim for their arms and legs to break open. Okej. Nappa. Nappa. God damn it, Nappa. Mysterious enemy. To jest nazwa misji. Nazwa drugiej misji. Okej, okay, mamy Krillana i Goku. Aż mi się kurde zachciało oglądać. A, jeszcze właśnie nie grałem w ogóle w żadną wersję na Xboxie w Naruto. Więc możecie mi zaproponować, która wersja jest najlepsza w Naruto na Xboxa 360. Bo grałem tylko w Ninja Storm 2 na PSP czy coś takiego. Nie pamiętam. Wow. Jak się bronić? Jak się bronić, kurde? Tym? O, okej, już wiem jak się bronić. Wow, już wiem jak się bronić. Dobra, bijemy się. Więc możecie mi właśnie zaproponować jakąś tam wersję Naruto, więc też mogę sobie kupić i przetestować. Chyba, że będzie jakaś demówka, no to wtedy w demówkę sobie najpierw zagram i może mi się spodoba. Więc, no, zobaczymy. No i może jakiś meczek z kimś będzie na multiplayer, nie wiem. No na razie nie mam nikogo, albo o tym nie wiem, nie mam nikogo, kto, znaczy z widzów i znajomych, którzy... O, energia mi spadła, o kurde. Kto mógłby ze mną zagrać w konkretne gry. No tam nie mówiąc o GTA 5, bo GTA 5 praktycznie każdy ma chyba, kto posiada konsolę. Chyba, że nie lubi tej gry, no to wtedy inna. Dobra, walczymy. I czekam na wasze komentarze. Tak przy okazji, zgadnijcie, która postać z Dragon Balla jest moją ulubioną postacią. Bardzo łatwo się domyślić, bo ja mam prawie taki sam charakter. Więc no, w każdym razie możecie napisać w komentarzu. Jeśli ktoś się domyśla i napisze dobrze, to ja po prostu potwierdzę. Okej. Dobra, zaznaczamy. Nie chciałem tak, tylko chciałem...
Tak, pięknie. Kamehameha. Pięknie. Jeszcze Enemy Life Monsters. Ile ich będzie? Ale domyślam się, że pierwszy boss tutaj tak jakby, to będzie po prostu Radis. Tylko ciekawe, zastanawiam się, jak będzie wyglądać animacja. Chase! No, pięknie, pięknie. My power! Kurde, znowu się rozładowaliśmy. No dobra. Okej, okay, kolejny, gdzie on jest? Tu jest! O, inny kolor. Kamehameha! Kurde, znowu power, muszę na to uważać. Pięknie! Enemy Reinforcement, znowu, dobra, tym razem się troszkę załadujemy. Au, jednak, kurde. O, pięknie! Znowu, kurde, au. O, fuck. Okej. Okay. Kaioken! Skyoken dostał, pięknie. Jeszcze z Kamehameha. Pięknie, gdzie on jest? Kurde, tam poleciał. Oh, holy shit. Okej, okay. Enemy Reinforcement, znowu. Dobra, Kaioken. Gdzie wy jesteście? Kurde, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania tutaj, bo jest troszkę inne niż w tych innych grach. Dobra, zaznaczamy. Kaioken! No, proszę. Kurczę, jak ja widzę, jak na przykład Kaioken ogólnie miał być atakiem pojedynczym i w razie ostatecznej konieczności, bo Kaioken jest strasznie wyczerpującym atakiem, a tutaj właśnie w grach widzicie, że Kaioken używa się właśnie praktycznie co drugi atak. Znaczy ja tak używam, no. Ale wiadomo, że to co w grach, a co w anime. Poza tym i tak w anime, kurczę, Goku na początku miał wiadomo ile mocy, a wiadomo ile pod koniec miał, więc kurczę, no. Dobra, użyjmy jakiegoś innego ataku, pięknie. Wszyscy pokonani? Co jest? Jakaś bomba, czy co? O, Raditz przyleciał. Na pewno, na 100% Raditz. O, okej, okay. Czyli bez żadnego przedstawienia od razu przyleciał i tak się bijemy z nim? Kurczę, troszkę mi się nie podoba to, jak przedstawili te akcje. No fuck. No ale okej, okay. Skoro tak to przedstawili, no dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie, nie będziemy się bić, dobra. Ładujemy się troszkę. Kaioken. No dawaj, Kaioken. Kaioken, Raditz. My name is Goku. Świetnie. O fuck, rozładował się. Holy shit, o kurde, nie o to mi chodzi. Fuck. Dobra, ładuj się Goku jakoś. Ładuj się. Ładuj się ładnie, ładuj się. Kaioken. O, pięknie. No, pięknie, o kurde, znowu się rozładował, no nie, no ja muszę jakoś się przyzwyczaić do tej energii, bo ja nie wiem, gdzie są te wszystkie paski, bo tu wszystko całkiem inaczej wygląda. No chodź tu, Raditz, kurczę, nawet nie mogę go dogonić. O, pięknie, dostaję i teraz jest świetnie, leci, wszystko ładnie, pięknie. I jeszcze to, pięknie. I jeszcze z Kamehameha. Pięknie, no i teraz mi się to podoba. Dobra, chodź tu, Raditz. Sztuczna inteligencja, fajnie. Kamehameha, o ty! O kurde, już wciskałem przycisk, który odpowiada za atak w innej grze, no właśnie. A tutaj odpowiada za nie atak, tylko lecieć do góry oznacza. Dobra. Mam nadzieję, że go szybko dosyć pokonamy, bo mamy, kurczę, 4 minuty nam zostały. Kurde. Jest dobry. No na pewno nie jest taki dobry jak na przykład Vegeta czy Nappa, ale wiadomo. Kurczę, coś mi choroba bierze.
No fuck, jak mogłem go nie trafić? Kamehameha? No przecież używam cały czas Kamehameha. Co wy gadacie? BY. O! To mi się strasznie podoba. O kurde. O wow! Special bonus obtain. 10 tysięcy. Wow! Jest, wygraliśmy! Yeah! O, fuck, świetnie! Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobra, więc myślę, że na tych dwóch misjach zakończymy ten odcinek. W sumie sam chciałem razem z wami zobaczyć, jak ta gra się przedstawia i gra będzie moja w poniedziałek. No mam nadzieję, że w poniedziałek. W każdym razie, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie Dragon Balla. Subskrybujcie. Na razie. Gra? Co? Gdzie mam... O kurde. A wy co?